Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj będziemy oceniali produkty youtuberów, czyli moich szanowanych kolegów, koleżanek. Zobaczymy sobie, co to będzie. Na ten moment nie wiem dosłownie nic, co to będą za produkty jakie, czy do jedzenia, czy do picia, czy do czegokolwiek. Nic. Dlatego dzisiaj sobie to sprawdzimy z zamkniętymi oczami, jak to będzie. Czy te produkty są dobre, czy niedobre, mówimy szczerze, łapiemy za pingle i zaczynamy. Bardzo dziwny smak. Ogólnie wysypałeś się. Co to mamy? No. Którzy mamy tych rzeczy. Od razu powiem jedną rzecz. Nie jestem w stanie kupić ich wszystkich. To byłoby bez sensu. No jak na przykład chłopaki z WKDIK mają energetole, to mają ich. 10. Na przykład. A Rozumiem. ja wybrałem. 9. Nie, a wiesz o co mi chodzi? Nie wiem, wiem, wiem. No bo oczywiście, to wybiórczo, sensu, wybiórczo. Bo jest wybiór. No i zanim moi drodzy zaczniemy, jeżeli chcecie, aby było więcej takich odcinków, czyli tak zwanych blindów, to bardzo bym Was prosił o łapkę w górę. Będzie naprawdę bardzo, bardzo miło. Dziękuję serdecznie. No dobrze, to pierwszy produkt. Wygląda jak Harnaś. Harnolada. Ha, no to będzie piwo albo. Piwo youtuber ma jakiś? Nie, chyba nie. Chyba nie. Ewentualnie ten mógłby mieć. Eee, cześć, tutaj Tomek oparł blog blogu bloku nie? On by najbardziej się nadawał. Takie mandarynkowe lekko, Fanta. Super słodkie. Smaki gumy balonowej albo jakichś takich. To już w ogóle gdzieś, gdzieś, gdzieś taki smak piłem. To nie jest jakiś. proszę. To nie jest jakiś taki y, nadzwyczajny, słodki, bardzo, jak dla mnie mówię, taki balonowy, mocno y, dziecięcy smak. No, jak dla mnie za słodki na przykład. Ale nie, to jest energetyk? Nie, to jest smak brzoskwinia! No. O, widzisz? A, no mówię, że gdzieś to słyszałem. To jest Lipton, taki Lipton Nesti Picza. Peach. Mhm. To, to, to. Ja w ogóle, jakbym miał pić energetyka, to lubię energetyka o smaku energetyka. Nawet kiedyś piłem napoje nie będące energetykami, a były energetykami tylko, wiesz, ze smaku. Czyli to jest produkt? Tak. No nie, Jakiego to jest... youtubera? No coś tam znasz, no nie gada. Ale to nie chodzi o to, ale no... Chłopaki dziki. Dziki? Dziki. Chcesz wiedzieć od razu? Nie, to... Nie, ma pa... no na końcu, na końcu. końcu. Tak. No to, to jest duża paczka, duże opakowanie, no to będzie kosztować gdzieś około piątki. Ciężko mi jest powiedzieć. 6,50. 6,50. Tak jest. No dobra, no idziemy to, dalej. To, to, to nie jest jakiś taki turbo drogi, bo to jest pół litra. Tak. Produkt numer dwa. Też youtubera. Izotonik. Tak mi się wydaje. No to to lepsze. To mi się bardziej podoba. To jest takie mm, trochę jak. Yy, to jest takie osi. Oshii, yy, czyli napój gówniary z paletką. Bardzo fajnie, że Iga reklamuje yy, i tak się to sprzedaje. Podoba mi się ten zabieg, zresztą uwielbiam tą kobietę. Yy, takie bardziej to jest trochę taka pomieszanie herbatki z napojem. Ale niezłe. Nie jest takie słodkie, troszeczkę kwaskowe. Jaki niezłe. Smak? Jaki smak? Oj, nie wiem. Smak. Owoce leśne, coś takiego? No, jagoda. No, 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 Limecka. coś Jagoda Akai. <grymne> To jest proszę ja ciebie, youtubera. Yy, yy, husiek. Co ty pizgasz? Czemu? Ja nie no znam jest... takiego. <laughs> no jest taki. No nie zgadłeś. Nie zgadłem? Nie zgadłeś. Jeszcze cenę mi podaj. To jest. 450. 533 ml? Ile powiedziałeś? Ile? 533? Tak, co, tak. To jest jakiś dziwny wymiar. No dziwne, no. Ja powiedziałem 450. Wiesz co? Co? To widzę, że kupiłem w zestawie, ale cena regularna 5,20. A widziałeś tego ten filmik? Jak <grym grym uśmiechu> Typ, dzień po wypłacie. Dzień dobry, dzień dobry. poproszę zestaw. Powiększony, powiększony, kola, zwykła, we co, może być niezwykła. Widziałeś to? Nie. A fajne. No tak ludzie, po, jak jest właśnie wypłata, to wtedy są królami życia i śmierci. N nie podchodzimy do tego filmu w ten sposób, że tak, energetyk bardziej lubię, dlatego dam go wyżej. Nie. Jakby w danym napoju, w danej y, bazie napojów, gdzie on się plasuje. Znowu jakiś kurna energetyk. Tak? Bardzo intrygujące. Takie trochę, jakbyś. Mleko skondensowane pił? Mega dziwne, ale niezłe. To niezłe. To nie, złe. To niezłe. Z... To, 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 to nie, 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 niezłe, naprawdę. Razem pisan nierozłącznie. Ten mi się podoba. To będę kupował. Tak raz na jakiś czas, to w ogóle z dryniem by dobrze wjeżdżało. To jest energetyk? Wydaje mi się, że tak. Zobacz dobrze, bo tutaj ani gazu nie ma, ani nic. A to nie jest ten? E... Nie, to chyba nie jest energetyk. To nie jest energetyk chyba. Co jest napisane? ENERGY ENERGY? Dobra no to weź, weź daj na translator, zacznę zaznaczać ENERGY Cześć <laughs> <laughs> już ze mnie debila co no, siebie Zaraz ściągniesz opaskę to ty się wypowiesz Moim celem było kupić produkty Ale to jeżeli nie wiesz czy to jest ENERGOL czy nie No to to z drugiej strony mogę powiedzieć, że to dobrze chyba. To jest strasznie dziwny smak na, Naprawdę ciekawy Zdecydowanie największe zdziwienie To no robi... Poczekaj, takie smaki Budda. Brawo. Naprawdę? Tak. I które miejsce? No i na pierwsze. Czyli to pierwsze? Okej, okay, czyli to idzie w ten sposób. Dobra, idziemy dalej. Naprawdę. A ile ten dół kosztuje? No to bo tak jak tamten. No nie wiem, 5,50. 6,99. To dużoższe. Ale też nie, nie, nie jest jakiś turbo drogi. No dobrze. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? No to zobaczmy. Tak wygląda. Bardzo duży. Ile to ma pojemności? To pół litra? Jesteście jakie słony. Naprawdę. Czemu ty się śmiesz ze mnie. Słony napój. No, kurwa, no weź, zobacz. No, ja nie żartuję. No, weź. Ma, dotrzymaj. No, nie jest słony? Taki izotoniczny. No, ale lekko słony jest. Jest w ogóle niebieski. Tak. Niebieski, nie? No. No. On trochę wali Powerade'em. A Powerade'y w ogóle były fajne. Zawsze na, jak chodziłem na tenisa, jeszcze wtedy, kiedy trenowałem za, za dzieciaka, to zawsze ten, kto przynosił Power Powerade'a, to widać było, że w, w kiermanie ma trochę. Ja przychodziłem z muszynianką, więc to <laughs> było inaczej. Tu myślę, że mogą być wielcy zwolennicy tego napoju i wielcy przeciwnicy. Ja raczej znajdę się w gronie tych pośrodku. Mogę wypić, ale na przykład Powerade mi bardziej smakował. Był bardziej taki, nie wiem, po tym mi się strasznie chce pić. Ta sól, jaka tutaj jest, albo ten smak słony, lekko przebijający się, powoduje jeszcze większe, tak jak ze śledziami. Zjesz to śledzie jest. i musisz popić, bo tu jest dużo na, solenie, jak, na jak na izotonik. Ale ogólnie smak jest git. No nie wiem, no... 5 zł? 5,50. No to dobre. Kto jest... Kto to wypuścił? No to to wypuścił... Mm, bo to doradca. <laughs> Ale tu myślę, że naprawdę może być różnie. I będą turbofani i wielcy przeciwnicy. Też jakieś kurna Osi. Takie trochę sushi. Glony. Mmm, ba banan jak, jakieś tak. No nie. Ten mi smak nie leży. To jest zapach ba ba banany, nie? Wiesz, co nie zwróciłem uwagi? Bo ci tak podałem, mogę? No, tak mi się wydaje, że coś jest z bananem. Bez banana. Bez banana. <grystanie> Smaki ziemi, <grystanie> glony. No, coś tak. Ale ogólnie niesmaczne. Pokaż? Ale ogólnie ta. Tak na... wodnisty. Najmniej mi smakuje. Ostatnie? Ono. Okay. I to może być napój fagata. Ja to Brawo. powiedziałem? Brawo. Ja to Brawo. powiedziałem! No wiesz. O, panie kolego, żeś teraz. Te, bo, mocno! Poleciał, mocno! Bardzo, żeś mocno no ale no to wiesz, no to są kanały, które oglądam, to że nie mieli do mnie pretensji. 5,20. Nie, nie, to tu najgorzej. Nie, nie. I, I jeszcze? Napój. Boże! Zobacz, jak ja ci tutaj. Chór rarytasy. rarytasy! Po prostu ci... artefakty, eksponaty! Ten dźwięk taki jest ładny, a później przy, przy wypiciu już jest inaczej. Dior sa Wasz, Jakiś <noise> taki tekst słyszałem ostatnio. Przychodzi wiesz jak teraz są ci trenerzy, nie? Oni pokazują jak, jak najlepiej żyć i tam, wiesz, do, do, doradzają. I przychodzi gościu i na wykładzie mówi, słuchaj, ona i tak, i tak na końcu wybierze stabilną przyszłość, aniżeli gościa, który pachnie Dior sa wasz. Ja tak sobie mówię, myślę, kurda, co drugi pachnie Dior sa wasz. to będzie miał utrudniony wybór. Oj, absolutnie. Nie, nie, nie. Dziękuję. Strasznie słodki, zamulający, mm, jakiś taki egzotyczny. Bo, I bardzo. Ten ma. Bar, co, rączka? <grytanie> rączka gotuje? <grytanie> Właśnie, napój rączki. <grytanie> Zapój rączki, <grytanie> tak uważam. Śląski napój. Śląski kurde. Energol. On, jest... on jest mocno zdefiniowany. Ananasowy. Nie no od razu czuć co to jest. Nie bo ty wiesz co to jest. No to jest tak. No czuć. Gdzie to jest? Kompoty z tego babcia ci robiła. Kompoty mi z tego robiła? No Weź Czereśnię? spróbuj. Wiśnia. No. Nie, nie. Ten no ten mi kompletnie nie odpowiada. O, on mi się wydaje, że jest przeturbo dużo cukru ma w sobie. Zero cukru? O kurde. To teraz zero kofeiny, zero kalorii. Nie, no cukier ma. Kto go wymyślił? Mhm. Ten Buddha miał dwa napoje, nie? Tak. Yy, ten. To jest jego. Nie. Jest mi które miejsce? O, ostatnie. Dobra, to co? Patrzymy teraz, co to jest. Tak. Co to było? To, co byłeś przed chwilą. Mhm. A dzik. Opowie no, fajnie ja logo. Yy, no nie. Czwórka przyjaciół zaczyna trenować w piwnicy. Powstaje warszawski koks, największy w Polsce kanał Fitness. Powstaje marka WK dzik. Oni od 2012 roku tworzą? 12 lat? Ja myślałem, że my jesteśmy jednym z najstarszych. Naprawdę? Ra. To nie wiem, co to jest. Nie wiem, kogo to jest. Co Ale. Że... Y Frizza. Tutaj... Aha. A ten, te przetarte banany. Dobra, to już kumam. Czwarte. Czwarte. Peach. A to pitch, pamiętam. Wysoka dawka kofeiny. High caffeine. A tu zero. Aha, tutaj mają różne. I tutaj też jest ten, ten? Jest. Bardzo fajnie jest to zrobione. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, no. Jedźmy dalej, bo tak trochę roz, rozwleczone w czasie. Znowu oni? Zresztą oni jakiś monopol przejęli? A to jest ten! No jest sód. Od razu czułem. Sole magnezowe. No, ale taki inny energe, inny ten, inny ...isotonik. Y, 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 to było Drugie trzecie miejsce. miejsce. Drugie miejsce. Aha. No to teraz wyróbmy bardziej to niż to. Ale <laughs> tylko tak jakoś nie wiem, bo to mnie trochę zaintrygowało. No i co, wygrało? Aha, i wygrał ten, ten dziwoląg. Nie, ale to jest strasznie dziwne. Napój herbaciany z ekstraktem i miodem, zawiera cukier. Bardzo dziwny smak, ale intrygujący. To oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że to jest bardzo indywidualne. Dla każdego to może być na przykład bardzo ulubione, a dla drugiego to powie, że jest najgorsze. To jest oczywiście gdzieś tam według mojego smaku. Moim zdaniem, ja bym kupił stąd. No, energetyków to bym na pewno nie kupił, bo ja takie rzeczy nie piję. To trochę nie widzę sensu kupowania, bo to jest takie. No to nie wiem, no glow up mi chyba nie jest potrzebny, bo i tak już więcej nic się nie da z tym zrobić. Lepiej nie będzie. To to bym nie kupił, to bym kupił. A najbardziej bym to kupił. Jak tak teraz patrzę, co, co jest, co i gdzie jaki jest sens, to to bym najbardziej kupił. Ja uważam, że dla przykład jak ktoś trenuje i ten, to fajnie. No to patrzymy. Kategoria lody... Czyli dzisiaj mamy bardzo słodki odcinek Ale nic nie szkodzi. Taki. Tak, jakbyście zamrozili Frugo. Coś ten deseń. No, Przypomina mi trochę takie, te wyciskane, to było jak. Kalipso. Kalipso, jako... właśnie. Tak. A jeszcze takie drugie były, one się nazywały. Um, solo. Też. No, 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 idziesz na solo. To <grym> <grym> no, spoko. Nie, nie, nie są jakieś złe. A jaki to jest smak według ciebie? Wieloowocowy? Nie wiem, ciężko tutaj tak. Ta produkcja polega na tym, z tego co się udało mi dowiedzieć, że są cztery smaki. Kupując te lody, nie wiesz, jakie jest w środku. To jest taki Mr. Box trochę. Fajne. Lody. No że ko tylko ekipę, właśnie, że wypuściła lody. No to czyje to są lody? Ekipy. Nie są. Nie są. A co byś chował loda do papierka? No nie. 4 złotych. 3,45. No to patrzymy, co teraz mamy przed nami. Lody, lody dla ochłody. Mega dziwne. Ta polewa, ona ma w sobie takie kuleczki strzelające. Sam smak lodu jest jakiś taki, jakby owocowy. Zazwyczaj takie lody są albo orzechowe, kremowe, śmietankowe. Wiecie o co chodzi. Powiedziałbym, że to jest w ogóle w białej polewie. Jest. Jest w białej? No widzisz. No kurde, jakbym miał kupić, to wolałbym tego kupić, niż tamtego. Okej. Okay. Bo ja bardziej gustuję w takich lodach. Ale ogólnie jest on, y, jak dla mnie, za słodki. Tak bym stawiał. Jaka cena? No to nie będzie drogi, on jest mały. No tyle samo. Czyli? 3,49. 3,99. Aha, no to też jest ok. Te, tak, według mnie ten te no jest to lepszy. Oddaj tego loda. Oddaję loda. I ja Ci pokazuję I, i teraz opakowanie, po teraz... no. To jest ten youtuber? Czajnik. Zelmer? Smeg. O <słuchu> To nie, no to z 20, to ty musiał kosztować. Nie kojarzę tego gościa zbytnio. Ale to też jest dziecięcy bardziej, prawda? Nastolatki, dzieci, coś takiego. I teraz ten. Kla Klaudii. No. Pieska takiego kojarzysz? Jakiegoś youtubera? No bo to jest nawiązanie do ich pieska. Fris i Wersow mają psa. Ach, i dlatego jest ten piestu. A to jest w ogóle drugi taki, widzisz? I jest też, nie kupiłem tego czarnego. Yy, ale nie, no ten lepszy. No to nie, no to, to yy, ten lód bardziej mi odpowiada niż ten. Yy, dobra, no to wygrywa ten. Dla mnie ten jest yy, smaczniejszy aniżeli ten, ale to oczywiście indywidualne. To kategoria, nazwijmy to przekąski. Boże, położę, kurczę. No to są yy, wafle ryżowe. Bardzo lubię. No dobrze, no to zobaczmy. Wafelka, serce bula, smak. One bardzo są podobne do takich, które się nazywają Fitos. Tutaj ta przyprawa jest tak mocno wy. Ogólnie niezłe. No? Kto je wyprodukował? Czy to jest produkt? Nie wiem, czy widziałeś, miałem pierwsze skojarzenie? Mm. Pascal Brodnicki. Nie wiem, tak mi się wyrypała, ale przynajmniej jest YouTube'em. Nie, no, biło ci się o uszy, oni powinni to wyprodukować. No to jak tak powiedziałeś, to już wiem. No to WK Mhm. No będą kosztować gdzieś. z 5 złotych. Brawo, bez grosza. No. Jestem ciekaw tylko, kto je wyprodukował. Możesz ściągnąć opaskę. Lidl. Dobra. No. Załóż opaskę. I ostatni produkt. Tu będziemy mieli mocarza, ale ciężki ten baton jest. Tu jest mocarz, to pewnie, pewnie będzie jakiś baton czekoladowy z orzechami, tak bym stawiał. Palona śmietanka z karmelem, tak bym, to, to gdzieś w tych, w tych rytmach byśmy uderzyli. Tłusty bardzo, przebija się, ale dosyć szybko wchodzi. To jest jakiś taki, m, chyba chce być zdrowym batonem, tak? Czy nie? No sugar. Mocno śmietankowy. Kto to by produkował według Ciebie? Czyj to jest produkt? Może do kleja. Ogólnie wysypałeś się. Popełniłeś, taka jest ich główna idea. Okay. Więc stawiam, że są to ci sami producenci. Pomidor. <noise> Ale to ja go nie widziałem takiego czegoś. 30 gramów białka? Matko. więc no tego kokosa ogólnie mało tutaj czuć. No. To te, te mi bardziej smakowały, te fitosy. Ej Boże, fitosy, te wafle ryżowe. Mhm. Myślę, że one bardziej. Jaka cena? Jaka cena? Ogólnie duży 4,50. 8,99. No, bez przesady. I nigdy nie kupowałem batonów proteinowych, więc nie wiem, jaka jest cena, ale za tego jest 8,99. Naprawdę? 9 zł? To uważam, że cena jest tutaj moc, mocno wygórowana. Być może rzeczywiście produkcja jego jest bardzo droga, ale no to wydaje mi się, że klientów na tego batona jest bardzo mało. E, moi drodzy, to tak wyszły przekąski. Teraz trzy najlepsze produkty. Z tych produktów, które dzisiaj były na filmie, wybieram. Pierwszy. Jako element niespodzianki, bo naprawdę no nie piłem, yy, nie pamiętam takiego smaku, więc to mi się tutaj bardzo spodobało. Nie wiem, czy wielokrotnie, ale to zaskoczyło. I drugi napój, myślę, że na pewno mógłbym to wybierać kilkukrotnie. Dość się to nazywa dzik zero kalorii, a to jest Dose Green Tea with Honey. Powiedziałem przed sekundą, że będą trzy. Ale jednak nie będą, bo uważam, że te napoje dwa mocno wybijają się ponad konkurencję, a tam były takie, wiecie, zawirowania. Więc jeżeli chcielibyście się pokierować moim smakiem i nie wiem, jest to dla Was w miarę, w miarę ok, to zalecam kupno tych dwóch produktów. One są naprawdę w porządku. Dziękuję, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. To były produkty youtuberów. Są jeszcze gwiazdy. Internetowe gwiazdy, piosenki, telewizjon i też mają przecież swoje produkty. Możemy to sprawdzić. Dajcie znać, czy chcecie taki film, a my się spotkamy w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. No i na sam koniec, oczywiście, subskrypcja, jeżeli podobają się Tobie takie treści. Pierwsza rzecz, a później jeden film i drugi film. Wszystko jest dla Ciebie.